Siemaneczko, moi drodzy, witam was, kochani, serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami 11 odcinek z Farming Simulatora 22. Jest to pierwsza seria, w której, no, stawiam pierwsze kroki w Farming Simulatorze i jednocześnie chcę stać się milionerem, rozwinąć fajne gospodarstwo. Także zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania, bo dzisiejszy odcinek będzie niesamowity i w pewnym sensie wyjątkowy. Dlaczego? No a ma to związek z poprzednimi odcinkami. Kto oglądał, ten wie. Dla tych, którzy nie oglądali, to jednym zdaniem mogę to skrócić, właściwie dwoma zdaniami. Po pierwsze, całą moją farmę, wszystko co miałem na farmie, wszystkie budynki, wszystkie maszyny sprzedałem. W miejsce pola posadziłem drzewa, na których chciałem zrobić biznes. I pierwszy plan był taki, aby sprzedawać drzewo, bo można na nim całkiem nieźle zarobić. Natomiast tak z upływem odcinków dochodziłem do wniosku, że no dobra, drzewo, no ale dostarczamy drzewo do tartaku, no ale tartak produkuje deski. I za deski możemy dostać już o wiele więcej pieniędzy, tak? No bo to jest, no, ładne 4200. No dobra. No ale stwierdziłem, że skoro mam deski, no to mogę wyprodukować meble i w ogóle dostać za to 6000 za 1000 litrów. Więc taki plan był. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, albo którymś z poprzednich, kupiłem sobie, moi drodzy, ten wiejski tartak, prawda? Kupiłem go, dostarczałem do niego drewno, wszystko było spoko, no ale nie mogłem z niego wyciągnąć desek, bo z tego fabrycznego tartaku, który macie w Farming Simulatorze, desek nie wyciągniecie. No i tak mi coś nie grało, więc kupiłem sobie cieśle. Tutaj, a tu nawet jakiś mój ciągnik stoi, to jest chyba nawet wózek widłowy. No, znowu będziemy sprzedawali niektóre nieużywane sprzęty. Więc, moi drodzy, kupiłem sobie cieśle. No i było wszystko fajnie, automatycznie, czyli mój plan był taki, że ścinałem drzewo, woziłem je do tartaku, tartak przerabiał je na deski, które to deski automatycznie dostarczał do cieśli. Moim zadaniem było tylko z cieśli zawieźć te meble, biurka, tak, do tegoż marketu, który znajduje się tuż koło mojej, no jakby siedziby, tak. No i stwierdziłem, że wszystko ładnie, pięknie, niby wszystko trybi, zarobek z tego jest spory. Nawet jak widzieliście, kupiłem fajną ciężarówkę do przewozu tych mebli, żeby jak najwięcej przewieźć. Wszystko cacy, ale nie grało mi to jeżdżenie, bo jednak tych drzew mamy posadzonych już dobre 1000, no i nie grało mi. Więc co, moi drodzy, zrobiłem? Kupiłem pole obok. Ja wam to teraz pokażę, tu się będzie zaraz ściemniać i tym bardziej zobaczycie, jak ładnie to będzie w nocy wyglądało. Czy jesteście gotowi, moi drodzy? Jak jesteście gotowi, to możecie zostawić łapkę w górę i komentarz pod filmem. Zobaczcie, co ja tu zrobiłem. Idę, moi drodzy, prowadzę was. Tak, oczywiście jest bałagan, tym bałaganem się też dzisiaj zajmiemy. Jest korek, no bo cała droga należy do mnie. Się porozstawiałem, ale o tym później. Jest, moi drodzy, wjazd. Na wjeździe po prawej stronie mamy pierwszy tartak, który sobie wybudowałem. Tutaj zawożę drewno, wszystko cacy. Następnie w razie co kupiłem drugi tartak i tutaj też zawożę drewno. Ten układ nie jest przypadkowy, dlatego że ten tartak wypluwa deski tutaj, bo niestety te tartaki nie dostarczają do cieśli automatycznie desek, więc trzeba to robić, powiedzmy, no ręcznie. Nie mamy tutaj wyjścia, widzowie. No ale jest to tak zrobione, żeby to było sprawnie. Bo tak jak tutaj mi wypluwa palety z deskami, no to tutaj do cieśli, którego zbudowałem, mogę od razu zawieźć, czy to wózkiem widłowym, czy załadowanym manikiem. Takiego sobie manika kupiłem, którego celem jest po prostu wozić mi deski, bądź, no zaraz dowiecie się, co jeszcze za chwilkę. Także tu jest pierwszy cieśla, tu dostarczamy w razie czego te drewno, natomiast tutaj mi wypluwa gotowe meble. Tak samo wygląda z tym tartakiem, on mi tutaj wypluwa drewno, więc jest też po drodze, bo mogę zabrać i zawieźć do jednego cieśli, drugiego cieśli, trzeciego cieśli bądź czwartego. Czyli łącznie, moi drodzy, mamy pięć budynków cieśli produkujących meble. Dobrze słyszycie? I to był plan pierwotny. Tak sobie założyłem, dobra, będą te cieśle, zbiorę ten towar, załaduję na tego wielkiego mana, którego już widzieliście w poprzednim odcinku, tutaj sobie zrobię wyjazd.
No i pojadę na wprost tutaj do marketu je sprzedać. Wszystko było niby super, ale tak stwierdziłem, po co jeszcze bardziej sobie komplikować, jak można supermarket, czyli punkt skupu, bo takie coś znalazłem w budynkach, wybudować. Więc wybudowałem supermarket, do którego będę dostarczał tutaj meble. Mój własny supermarket. I w ten sposób ta wielka laweta z tym manem nie jest mi kompletnie, moi drodzy, do niczego potrzebna. To jeszcze jakieś palety mam załadowane, bo też testowałem, był budynek produkcja palet, natomiast to się kompletnie nie opłaca, bo za to się chyba 500 euro dostaje za jedną taką kupkę palet. Także to mi się kompletnie stwierdziłem, że nie opłaca tego drewna przerabiać. Także plan jest taki, że raczej tego, no już nie będę potrzebował póki co tego mana, więc go sprzedamy, gdyby nam tam gdzieś po drodze kasy miało zabraknąć. A wszystko, moi drodzy, będziemy obsługiwali tym manikiem, który, zobaczcie, jest prosty, zwinny. Można sobie nim tutaj na przykład podjechać do właśnie tartaku, tutaj stąd zebrać. Tu już zrobię to przez autoloada wtedy, no bo wiecie, w fabrycznym tartaku i cieśli to się dostarczało automatycznie, a ja i tak tu trochę pracy muszę wykonać i tak muszę to wszystko pilnować, tak? No bo to te deski, jak widzicie, tutaj mi nie wyjeżdżają, muszę pójść tam do okienka, do nie wiem, pana Henia i poprosić, żeby mi te deski wydał. Wtedy pan Heniu mi deski wydaje, ja sobie na przykład ładuję do pełna, podjeżdżam sobie na przykład tutaj, się załaduję ile tam trzeba, będę oczywiście to uzupełniał, ale nie wiem, czy w tym, czy w następnym odcinku, no i wtedy mogę sobie na przykład tutaj cofnąć i nie wiem, na przykład polecieć na wprost, zapełnić kolejnego cieśle, to wszystko się wtedy automatycznie tutaj ładuje, także jest super. No i kiedy już będę mieć te towary, które tutaj mi jako meble się wyprodukują, no to je załaduję i mogę sobie znowu, już widzicie, cofnąć tam, gdzie sarenka sobie ładnie chodzi. Niestety ją przestraszymy, no nic nie poradzę. Mogę sobie, o, dwie sarenki nawet, trzy sarenki, ale cztery, jak fajnie, widzowie, zwierzątka biegają, tylko po żywopłocie skaczą. Nie wiem, czemu one przez ściany przenikają. I tu mogę sprzedać, moi drodzy, w markecie. A tymczasem robi się wieczór i chcę wam pokazać, jak tu jest ładnie. Podjedziemy kawałek dalej. Także robiłem też żywopłot, siedziałem nad tym, no, z pół dnia. Dlatego też nie chciałem robić tego, moi drodzy, na odcinku, bo tutaj było naprawdę co się bawić. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Porobiłem oświetlenie, no kosztowało to wszystko niemało, jak się domyślacie, i zbudowanie no pięciu cieśli, dwóch tartaków też nie było super tanie, ale myślę, że to się w tym momencie ładnie zwróci. Zobaczcie, pomontowałem lampy, porobiłem żywopłoty, jest wszystko cacy, pogładziłem teren na ile się dało. Także teraz plan jest taki, moi drodzy, mam taką tutaj myśl. Gdzieś sobie zaparkujemy tego manika, może niech tutaj sobie stoi. Także ten man na pewno nie będzie mi długi już potrzebny z tą długą lawetą, dlatego że on no generalnie, no co wam mam powiedzieć, generalnie ta laweta jest strasznie długa, ciężko się tutaj jeździ, no a tutaj to już w ogóle by się ciężko manewrowało, bez sensu. Także taki manik w zupełności starczy, nawet nie potrzebuję do niego przyczepy, jest dla mnie całkiem spoko. No i tu sobie jeszcze, moi drodzy, obok tartaku, to bardziej w celach ozdobnych, żeby tak pusto nie było, trochę miejsca tutaj było, to tutaj sobie wybudowałem taki magazyn jeszcze na belki z drewnem. Gdybym miał zapełnione, słuchajcie, na fulla tartaki, to żebym mógł tutaj ewentualnie zwieść, żeby te belki z drewnem nie leżały gdzieś tam porozwalane. A tutaj mamy, zobaczcie, ten market, też go tutaj ładnie wkomponowałem, żeby przy drodze sobie stał. No niestety tutaj te równanie terenu nie zawsze działa. Starałem się jak mogłem to wyrównać. Niestety ta dziura zostaje. Nie wiem, czy to przez tą latarnię, czy przez bardziej ten znak drogowy chyba. Bo jak jest jakiś element, to niestety się wyrównać nie da. No i tu zrobiłem też taki żywopłocik. Jest, zobaczcie, to wszystko ładnie oświetlone. Zobaczcie, tak, biegam sobie po drodze. Zobaczcie, teraz jeszcze jest dosyć jasno. Oczywiście zaraz ten czas też przesunę, bo my się musimy zająć. Dzisiejszy plan to jest sprzątanie tego drewna. Także zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jeszcze za chwilę zresztą zobaczycie. No. Natomiast dzisiejszy plan to jest sprzątnięcie tego drewna i dostarczenie ile się da do tartaku. Będę używał do tego tej naczepy do drewna z autoloadem, natomiast będę sobie, żeby nie używać, tak wiecie, chamsko tej naczepy z autoloadem, to będziemy oczywiście to drewno tutaj z tego wszystkiego
wyciągali tym naszym tutaj widłaczkiem fajnym. Bardzo fajny sprzęcik, bardzo na pewno lepszy od wózka widłowego. Się nazywa ładowarka kołowa, jak dobrze pamiętam. Bardzo fajnie mi się spisuje i tutaj takie szczypce zamówiłem. Bardzo fajnie to do drewna, do drzewa się sprawdza. Także jak widzicie, moi drodzy, no niewiele tu zostało. Tutaj teren oczywiście będzie też do wyrównania i w dalszej jakiejś tam części, w dalszych odcinkach na pewno się tym zajmiemy. Będę chciał jakąś haciendę tu fajną sobie postawić, ale jedno, czego jestem pewien, to tu chcę zrobić przejazd. Jakiś mostek może, na razie może jakoś tak zrobimy, żeby tu na pewno był wyjazd. Tam, no, może by tak mogło być ok. A jak dalsze, no wiadomo, że zajmie to pewnie sporo czasu i z odcinka na odcinek nie będziecie widzieli wielkiej zmiany, jeśli chodzi o te drzewa, bo tu jest ponad 1000 drzew, moi drodzy, także będzie co robić, ale będę miał w planach, żeby to jakoś odgrodzić od tej części mieszkalnej, jakimś fajnym żywopłotem czy czymś, zrobić taką część, bym powiedział, ze zwierzętami jakimiś, jakieś może kury, krowy, zobaczymy co w jakiej części. I na pewno chciałbym zrobić takie coś, żeby były garaże na sprzęt, czyli właśnie gdzieś może tutaj, blisko tego wyjazdu, może być taki podwójny wyjazd, jeden tu, drugi tam, a tutaj cała masa jakichś garaży, zobaczę jak to tutaj sobie wymyślę, natomiast chciałbym, żeby każdy sprzęt, dosłownie każdy sprzęt, który tutaj będzie, miał swoje miejsce w garażu. Oczywiście wiadomo, że taki tutaj, no, mój manik do drewna, no to on będzie raczej stał gdzieś zaparkowany przy tartaku, także to zobaczymy, może tam też jakiś garaż się zrobi. Także dobrze, moi drodzy, to jest tylko plan na dzisiaj, nie będziemy tutaj za długo się z tym szczypali. Zobaczmy sobie tylko jeszcze jedną rzecz. O, żeby mi pokazywało bardzo dobrze. Bardzo dobrze, żeby mi pokazywało. To jest ok. O. I start. Tu sobie niech stoi. Mam nadzieję, że to będzie działać, jak ja wysiądę. Jak nie, no to się później będziemy wspomagać. A tymczasem będziemy się tym oto sprzętem troszeczkę dzisiaj bawili. Tak jak mówiłem, chcę tutaj oczyścić to wszystko. Wiadomo, w dalszej części, no ale to już myślę, że wiecie, bo to już było robione, więc jakby nie ma co tam aż tak tego powielać. Chcę oczywiście wyciąć te wszystkie pniaki. Jeśli jeszcze jakiś pniak, moi drodzy, zostanie według mnie zbyt wysoko, to tak jak taki jak na typowego sępa przystało, słuchajcie, przytnę piłą mechaniczną i będzie totalna jazda, także wiecie. To jest tylko moim celem w tej chwili powyciągać te pniaki stamtąd. Nie wiem, czy to mi będzie brało już. Czy muszę na ziemię rzucić? Chyba muszę. Nie, bierze z tego. Dobra, super. Fajnie. Na 6 metrów ciąłem, jakby się ktoś pytał. Wydaje mi się, ok, już opanowałem jakby tą maszynę obcinającą. No, ona jednak musi równo stać. Jeśli ona stoi równo, moi drodzy, no to wtedy się raczej nie wywraca, nie ma jakichś tam jaj, także jest spoko. Zobaczcie, bardzo fajna maszyna, oczywiście wiadomo, jak chwycicie byle jak ja teraz, no to wiadomo, że wam to drewno wypadnie, bo to nie są żadne szczypce, ale jak więcej, dlatego warto więcej sobie chwycić na raz i jak coś wam wypadnie, to i tak potem możecie to popchnąć. Bo tu głównie moim celem jest w tej chwili wyciągnąć to drewno z tej dziury. Wiecie, mam nadzieję, że się tu gdzieś nie zaryje w tym drewnie. Wyciągnąć jak najwięcej tego drewna z tej dziury, a resztę to już tam potem się popchnie, wiecie, to już jest nie problem, widzowie. I zresztą zaraz zobaczycie. Cofając mi to najłatwiej zazwyczaj idzie, chociaż jak widzicie, czasem można się zablokować o pniak i trzeba niestety być dosyć ostrożnym w tym wszystkim. Nie wiem, czy tak krzywo też chyba powinno brać. No idealnie. Także plan jest taki, aby słuchajcie, na maksa, totalnie na maksa zapełnić tartaki oba. Myślę, że może tak się stać, że tutaj te kursy, co z tej dziury wyciągnę, to zapełnią. Tak mi się, moi drodzy, wydaje. Tak mi coś intuicja mówi, że z tego, co tutaj wyciągnę, to może już tak być.
Może już tak być. Tutaj za bardzo akurat pniaków nie mam do ścinania, bo jak widzicie... No, jak widzicie, pniaki nie są do ścinania, bo raczej poprzycinałem już piłą mechaniczną. Natomiast no jest, jak widzicie, też, no kurczę, galimatias się zrobił totalny. Teraz bo ogólnie podstawa jest taka i założenie jest takie, żeby je z tej dziury wyciągnąć, później je będę przepychał, nie? Już tak jak jakiś mi się zaczepił, no to oczywiście, że go od razu zawieziemy bezpośrednio. Ja sobie, no bierz mi. Ja sobie oczywiście zaraz czas, moi drodzy, przyspieszę, tylko chciałem wam jeszcze chwilę pokazać, jak się troszeczkę jeszcze ściemni, jak to ładnie wygląda, jeśli chodzi o tą moją tutaj część firmową. Także bardzo mi się ta maszyna podoba z tymi właśnie widłami do drewna, to się chyba tak dokładnie nazywa, widły do drewna. Bardzo fajna sprawa. O! Tak, akurat do ser. Pakuje się to oczywiście też i samemu, też bardzo fajnie, jakby nie mam z tym problemu, no ale tutaj, że jest dosyć tej pracy sporo, to chciałem sobie troszeczkę przyspieszyć. My w ogóle pojedziemy, podjadę, słuchajcie, z drugiej strony i to przepchnę wszystko, bo tam jest troszeczkę bardziej z górki, boję się, żebym się na czymś nie powiesił, ale może nam się uda, jednak nie. Także następny plan będzie zrobienie tu jakiegoś fajnego ogrodzenia. Tutaj muszę koło tego mostka też wyczyścić, jakieś tam zeschnięte drzewo jest, którego nie mogę ściąć, to je muszę też przesunąć tą maszyną moją i damy radę. Będzie ładnie tutaj, słuchajcie, wszystko zrobione na cacy, porównany teren. Ale to się nie stanie, słuchajcie, też z odcinka na odcinek, no bo to jest rzecz raczej droga. Prędzej będę... Tak też myślałem, że nie za dobrze wjeżdżać. Raczej się zastanowię, czy jakieś właśnie zwierzęta gdzieś, tylko muszę to też sobie rozplanować, bo chciałbym, żeby to jakoś po prostu fajnie, moi drodzy, wyglądało. Wiecie, to ja nie chcę robić tego tak byle jak kompletnie. Chciałbym, żeby to jakoś wyglądało, także zobaczymy. Przepchniemy czy nie przepchniemy? Może być ciężko. Dlatego, że jest teren nierówny. Jednak łatwiej jest, widzicie, podjechać z tamtej strony, bo jest mniejsza nierówność. Z tej, z której jednak brałem, jest znacznie łatwiej i to chwycić tymi. Bo tutaj jest taka nierówność. Jeszcze się zastanowię oczywiście, co zrobię z tym. A widzicie, jakieś pniaki czasami wyskakują. A, bo się na pniaku teraz powiesiłem, okej. Także zastanowię się jeszcze, jak to oczywiście będę chciał sobie ten rowek tutaj zagospodarować, czy będę chciał taki rowek tutaj, czy jakoś go w ogóle zrównam. To jeszcze wam odpowiedzi w tej chwili nie dam, bo sam do końca nie wiem. Gdzie tutaj, to jednak od drugiej strony trzeba wyjść. Jednak źle zrobiłem, bo jest robota podwójna. O, już się trochę ściemniło. Może teraz. Te widły miałem za... Może to nam się uda kołami chociaż przepchnąć, bo czasem kołami też można fajnie przepchnąć, ale... Już nie raz się, słuchajcie, na czymś tu powiesiłem, także... Będziemy brali jednak z tej strony, tak jak braliśmy, bo... No... Maszyna do słuchajcie, ścinania tych drzew jest kapitalna, bo powiem wam szczerze... Gdybym ja to wszystko miał, moi drodzy, pinać piłą mechaniczną, to chyba by mnie, nie wiem, szlak trafił, nie? Jakbym te wszystkie drzewa... A i tak, słuchajcie, niektóre muszę jakby siłą rzeczy, bo nie zawsze jest dostęp do maszyny, czy jest taka jakaś tam nierówność terenu, która to utrudnia. Gdybym tylko nie wjechał w deski. Dobra, czekajcie. Generalnie tych też nie trzeba zamykać, jak już widzicie, że wam nie spada, ale jak widzicie, że wam coś może spaść, to wiadomo, że lepiej zamknąć te widły. Zobaczmy, ile... Kurczę, to wam powiem, tu myślę, możecie obstawiać też i w komentarzach, moi drodzy, natomiast ja tak sobie myślę, że... Was nie skłamał. No z 5 ciężarówek tu może być. Czyli myślę, że spokojnie oba tartaki powinniśmy zapełnić. Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie, ile
gdzieś coś tak mówiliśmy, że chyba około 16. O! Nie o to mi chodziło. Trochę za bardzo zahamowałem, a już bym miał wszystkie na jednym ogniu upieczone, no cóż. Życie. Trzeba tu, słuchajcie, ładnie. I już ogarnąłem, czemu ten autoload raz bierze z przodu, raz z tyłu. No to mamy wszystko, słuchajcie, w menu pomocy napisane. Można wszystko kapitalnie ustawić, z której strony on ma brać, jak ma brać, na jaką odległość. Naprawdę jest, słuchajcie, wszystko tak, tak kapitalnie to opisane. Dobra, więcej mi się tu chyba nie... Tu mi się oczywiście jak najbardziej te widły teraz przydadzą, bo... Może jeszcze jedno? Już nie bądźmy może łapczywi, co? Dobra, może nie wypadną. Bo widzicie, to nie jest takie łatwe, jak są te pniaki, nie? Te pniaki strasznie potrafią człowiekowi życie utrudnić. O, nawet tu mi już wzięło. Czy mogłem teoretycznie i bliżej podjechać? O! Chyba trochę, nawet wam powiem, że te bele chyba trochę przyciężkawe, dlatego już są. Pierwszy raz, słuchajcie, widzę, żeby mu tak... Tyłek unosił, także chyba za dużo wziąłem. Nie wiem, ile tam tych beli wziąłem. Dobra, bierz mi. Autoloadzie, halo. Niestety, no. Przesadziłem. Może mi się uda to szurać po ziemi. Zobaczmy, widzowie, czy mi się uda. Słuchajcie, bo co ja teraz tu robię mądrego? Nic chyba mądrego nie robię. Łatwiej by było tyłem, ale... Możemy autoloada jeszcze przestawić. O. Dobra. Ta maszyna mi się bardzo podoba. W porównaniu na przykład z wózkiem widłowym, który... Zresztą mam dwie takie maszyny. Jedną typowo do ładowania palet. Jeszcze, słuchajcie, jest to ciężkawe. Dalej, bierz mi to. Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Nie będziemy się szczypać, trzeba sobie życie ułatwiać, prawda, moi drodzy? Mamy sobie ułatwiać, a nie komplikować, tylko żebyśmy my sobie za bardzo teraz nie skomplikowali przypadkiem. Znaczy, nie o to mi nawet chodziło. Tylko o to. Zresztą niewiele zmienia de facto, no ale... Dobra, to będzie. O, a takie na przykład, słuchajcie, takie tam... Pizderytka? To... Ja tam wszystkie, słuchajcie, jak leci. Wszystkie jak leci, mam zamiar zawieść. Nawet, słuchajcie, drzewa pościnałem, jak tam to pole kupiłem, to... Są to brzuski. To je też mam zamiar... Zawieść. Najwyżej będą z tego wióry, moi drodzy. Wiecie, bo ja się teraz zaklinowałem o tą naczepę przez to wszystko. No jedź. Akurat mój błąd, bo wiecie, no troszkę... O, raz. Dobra, słuchajcie. Za ciężkie. Zostawmy to. Tu najwyżej się cofnie. Za ciężkie, słuchajcie. Albo cofniemy, albo przesuniemy to ręcznie po prostu, ale trzeba to zrzucić, bo ewidentnie za ciężkie, no. Dobra. No i się powiesiłem na przyczepie znowu. Tak, no ta bela może ważyć tam z 2 tony, przypuszczam. Dobra, niech sobie leży. Cofnie się przyczepą i... naczepą, gdzie będzie git. No, to także tutaj mam plan dzisiaj na sprzątanie. No myślę, że aż tak nie będę wam wszystkiego pokazywał. Ja tutaj po prostu to załaduję i pokażę wam, jak skończę. I chciałem chociaż jeden transport z wami pojechać, żeby wam pokazać, ile tam nam przybędzie tego drewna i żebyście widzieli, ile może ewentualnie drewna brakować. A teraz to już w ogóle przesadziłem. Ale w zasadzie mam tylko... Mogę tylko szurać, a nie muszę podnosić tego, to wtedy mi dupa nie będzie skakać. Tu mamy wszystko wyciągnąć. Może być i na raty robione.
Aj, źle skręciłem. Dobra, pięknie. Ta maszyna mi się, moi drodzy, bardzo podoba. Zobaczcie, teraz jeszcze tam słońce trochę świeci. Tego tak nie widzicie, jak jest dopiero totalnie ciemno. To widać, jak jest naprawdę fajnie to oświetlone. Także jestem dumny z tej mojej takiej no, strefy przemysłowej, którą tutaj stworzyłem. Tak by ją śmiało można nazwać. No bierz mi, czemu mi nie bierze? Co to się stanęło, widzowie, że mi nie chce brać? Czyżby się autoload wyłączył? A nie. Dobrze. No to patrzcie, to jakby ciężko jest określić. Wydaje mi się, tak, bo już tych trochę transportów zawiozłem, ale to też mi się wydaje, to też nie dam sobie za to ręki uciąć, że tak około 5 drzew, takich sosen 30 tam paru metrowych, nie? No bo to są 3-letnie sosny. Znaczy teraz już mają więcej zapewne. Ale tak już więcej nie urosną, to wydaje mi się, że takich 5 około drzew wchodzi na jedną taką lawetę, nie? Czepę na czepę, bo pamiętajcie, że jedna sosna, no też się męczy już. To ciężkie, kurde. A to nie będzie taka łatwa robota, jak sobie myślałem. To jest jeszcze pod górkę, nie? I dlatego. Jedna sosna to jest zazwyczaj koło 5 kawałków. Bo ja na 6 metrów ciąłem. Tak mi się wydawało, że jest okej. Okay. Nie wiem w sumie. Generalnie, skoro mam swoje tartaki, no zakładam, że no meble te, które produkujemy, jakieś biurka, no nie mają więcej długości niż 6 metrów. No to... no już chciałem tu zrzucić. To mi się teraz zaklinowały widły. Te widły się tylko czasami, słuchajcie, klinują, ale to niestety jest normalne. Teraz ich na przykład, widzicie, nie otworzę za bardzo. Musi być totalny luz, to wtedy się otworzą. Chodzi tylko o to, żeby to wyciągnąć z tej dziury. Taki sobie plan założyłem, a reszta się już autoloadem zrobi, to już wiecie. Gdziekolwiek bym to zrzucić chciał. Ja bym chciał to nawet tu zrzucić, ale zobaczcie, no nie mogę, nie? Bo mi się widły zablokowały, kurde. Słuchajcie, spróbujemy innej taktyki. Raz. Powinny się otworzyć, no przecież czemu, nie? Co, blokują się tą belę? No, to teraz narobiłem. Teraz, moi drodzy, narobiłem, nie? Pójdźmy w drugą stronę, ale to nawet nie jestem w stanie, nie, za dużo, czyli jednego drzewa jednak takiego dużego to nie da rady, ten sprzęt nie jest aż tak mocny. Czyli po 2 kawałki myślę, że można by chwytać, a jeżeli przesuwać, no to więcej, nie? Gdzie? Bo o! Coś tam się dzieje. O, teraz to nie w tę stronę chciałem. A w drugą. Słuchajcie, jak leci. Teraz mogę jechać, o dziwo. Nie wiem, coś się czasem buguje. Raz mogę jechać, raz nie mogę, nie wiem. Dobra, no to mamy prawie pełen transport. Myślę, że jak te tutaj podsuniemy, to mamy, słuchajcie, pełen transport, zawieziemy. A tu też muszę, wiadomo, mieć miejsce, żeby móc zawracać, bo pamiętajcie, że to nie jest wszystko tak popsiup. O, tam coś nam spadło, widzę. Tam też jakaś bela spadła. No to trudno, to niech już ona wypadnie i ja jej tutaj już nie załaduję. Oko pasami się wszystko, słuchajcie, przypnie. Wiecie, jak jest. Dobra, czyli mamy zasadniczo ogarnięte. To mi może to czasem też przeszkadzać, także już od razu ją tam wrzucimy. Staram się to robić w miarę, wiecie, tak. A z ręki mi nie chcę wziąć, no.
żeby się potem nie męczyć nie wiadomo ile, bo czasem nawet taka drobna gałązka może ci taki problem narobić. No nie chcę wziąć. Dobra, zaraz będziemy to sprawdzać. Jeszcze tu coś gdzieś leżało, nie? Z drugiej strony. Aha, to, ale tego chyba mogę już nie podnieść, co? 200 kilo, no to tego już nie podniosę. Za ciężkie do mnie. No to tą popierdółkę sobie weźmiemy. No i słuchajcie, mam taką jeszcze przyczepę. Tutaj gdzieś jej nie widać za bardzo. Nie wiem, gdzie ją włożyłem. I zaparkowałem. A, tom. I będę sobie, słuchajcie, traktorkiem podjeżdżał. I te wszystkie zrębki, które ten będę mieć. Tania przyczepa tam kosztowała jakieś grosze. A, bo mi się zastopowało. Autoload mi się, moi drodzy, zastopował. Czekajcie, czekajcie. Tutaj chciałem tą pozycję dać. O! Dobra. No i sobie pasy zapinamy. Akurat pojedziemy tam, widzowie, moi drodzy, jak będzie ciemno i zobaczycie, jak ładnie te latarnie świecą. Także tu mam plan oczywiście zrobić sobie jak najszybciej taki przejazd i może mi się uda uformować nawet teren. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Obawiam się, że drogo. No powiem wam, że to jest ciężkie, bo nawet ta ciężarówka ledwo. Także nie chcę też na fulla pakować, bo wiecie, jak jest nierówny teren i potem są problemy. Już nieraz miałem taką sytuację, że musiałem na chwilę naczepę odczepiać i wiecie, na asfalcie się, że tak powiem, zakopałem, nie? Także jak jest za ciężkie, to też wam tak nie chcę jechać. O nie, sam się teraz wkopałem. I co ja mam teraz zrobić? Bo słuchajcie, oczywiście drzewa ścinałem, nie? No dobra, może mi się uda tu z prawej. Ale wątpię, czy ja to tak zetnę. Nie pomyślałem, że tu taki korek się zrobi. Ja tu zawsze biorę większy zamach. Nie wiem, czy do tego... Tylko tak, to tutaj w tartaku, moi drodzy, to nie będzie nam brało automatycznie drewna, jak widzicie. Trzeba się pofatygować. Wejść tu. Tu mamy 67 tysięcy litrów drewna. 67 tysięcy litrów mamy drewna, a teraz mamy 97, czyli 20 tysięcy litrów drewna przywiozłem. Przy czym te dwa chyba wystawały poza... A, to jeszcze tutaj mi ta laweta stoi. Trzeba ją sprzedać, widzowie. Trzeba ją sprzedać, ewidentnie, nie? Widzicie, mam dużo, dużo sprzętów. Dobra, no tu musi mi działać teraz. Mam dużo sprzętów, słuchajcie, których jakby no nie używam i potem mi tylko przeszkadzają. Dobra, słuchajcie, to zawieźliśmy 22 tysiące litrów drewna, także myślę, że tartak niebawem zapełnimy. Ja tutaj sobie czas przesunę na dzień, jak najszybciej postaram sobie tutaj zrobić ten przejazd i wam pokażę na koniec odcinka, jak to zrobiłem, jak to wygląda posprzątane, także do zobaczenia. Drogi widzu, dosłownie za chwilkę, jak to mi się uda wszystko ogarnąć, posprzątać. Zobaczymy, czy z tego, bo może tak, jak się zobaczymy, może być tak, że z samego tego rowu te drewno tak naprawdę i tak zapełni na fulla te tartaki i jeszcze zostanie. Może też tak być, nie? Ale to się przekonamy, moi drodzy, za chwilę. Dobra, jestem, moi drodzy. No, dobre półtorej godziny mi to zajęło. To był mój chyba piąty kurs, przy czym starałem się jednak na fulla nie ładować tego manika, no bo tak jest, moi drodzy, że on nie chce jechać. Zobaczcie, zrobiłem sobie tu taki przejazd, poczyściłem i oczywiście czeka mnie teraz jeszcze tutaj czyszczenie tych pniaków, to już sobie zrobię poza odcinkiem. Na razie, tak jak mówię, no nie planuję tutaj jakoś konkretnie jeszcze tej części robić, no bo na to trzeba zarobić, to będzie drogocenne dosyć zajęcie i też czasochłonne, no bo muszę poczyścić te wszystkie drewno, zawieźć do tartaku, zobaczymy, jak to pójdzie. Tam jeszcze mam tą przyczepkę, którą będę jakieś takie różne kłody zbierał. Na sępa idę i wszystko robię. A tu później się okaże w praktyce, jak ten teren będzie, słuchajcie, ukształtowany. Być może w ogóle z tego rowka zrezygnuję, a będzie ten rowek tylko tam na tyłach, bo tam też jest rowek, więc może nie potrzebujemy aż dwóch rowków. Zobaczymy. To już sobie, moi drodzy, zrobię, słuchajcie, poza odcinkiem.
Także tutaj jeszcze wysiądę i wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście kształtowanie terenu mnie czeka. To może już zrobimy na następnym odcinku. W każdym razie wycinkę tutaj pniaków zrobię jeszcze poza odcinkiem, a resztę to już będziemy sobie działali. Możecie pisać jakieś propozycje, jakie pole by was interesowało, co bym mógł tutaj spróbować. Pewnie jestem otwarty na propozycje, przy czym ja raczej no muszę i tak ogarnąć miejsce, nie? No chyba, że zrobimy tak, widzowie, że no po prostu będzie kasa, chociaż ona de facto jest, no i się kupi jedno pole gdzieś, no nie wiem. Jest też taka, widzowie, opcja, że możemy zrobić taki manewr, że skoro mamy tutaj wykupioną część, to nie wiem, za tym na przykład kupić pole, co tu jest? Tu jest ziemia chyba w ogóle. No ale nie szkodzi, no jakieś pole można wykupić za, albo kupić to pole 52 chyba tego sąsiada, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Bo 45 i 46 są moje, no to tego sąsiada byśmy może kupili 52, chociaż ono małe, ale to wtedy można, wiecie, wtedy można połączyć i zrobić jedno wielkie pole. Tylko no wiadomo, trzeba wyciąć drzewa, nie? Żeby zrobić pole, trzeba wyciąć drzewa. Natomiast ja tu mam taki plan, że ta część będzie pierwsza brama wjazdowa, po to też pościągałem różne takie bramy fajne, tam są do ściągnięcia, także tu fajną bramę, jakiś fajny płot od tej strony też, no i tu też jakaś fajna brama z wyjazdem tam, kurczę, do naszych fabryk, także zobaczymy, ale muszę to jeszcze posprzątać, dużo czeka mnie ogarniania, żeby to posprzątać, bo jednak bajzel jest, słuchajcie, niesamowity i ten teren trzeba wyrównać, także zobaczymy, co to z tego będzie. No nic, trzymajcie się, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, kimkolwiek jesteś, życzę ci wspaniałego wieczoru, dnia czy też nocy. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!